Cześć, tutaj Karol Skołem się toczy. Słuchajcie, czas na 100 tysięczne QA. Przyszedł właśnie wczoraj obrazek. Czekałem, żeby samą go tu położyć i dopiero zacząć nagrywać, także trochę się to QA przesunęło. Ale pytanie jest naprawdę sporo się zbierało przez ten czas. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie, na które więcej, na które mniej. Kolejność jest taka, powiedzmy, troszeczkę przypadkowa. Na kilka segmentów to jednak podzieliłem, takich, żeby to się mniej więcej kupy trzymało. Także zaczynamy. Czy to koniec normalnych vlogów, filmów z narracją na rzecz serii Poczuj? Fajna jest, ale vlogi też lubię. A tu więcej pytań jest. No to nie no, jasne, że nie. <gry> Poczuj będzie takim uzupełnieniem. Taki mam plan, że z każdego wyjazdu będzie jakiś typowy vlog, taki z narracją, taki, że się sporo z niego możecie ciekawe rzeczy dowiedzieć a później być może, tak jak kiedyś pojawiało się film Dzień Dobry, czyli taka klipowa, montażowa zabawa, to teraz być może będzie takim uzupełnieniem takiego vloga normalnego będzie film z serii Poczuj, żeby poczuć sobie dane miejsce inaczej niż w filmie z narracją, także nie, nie, spokojnie, Poczuj to tylko będzie uzupełnienie kanału. Ale będą te filmy na pewno. Dlaczego zamknąłeś Night? Dużo twórców z tego żyje. Tak, faktycznie. Ja zamknąłem Patronite wtedy, kiedy się za zaczęło to wszystko z tym wiadomo z czym. I po prostu siedziałem w domu, nie? Nie można nigdzie było wyjechać. Więc stwierdziłem, że no nie będę brał pieniędzy od patronów za to, żeby że nic nie jestem w stanie dać. To nie no, taka była umowa, że patroni wspierają, a ja daję za to filmy, i to tam były konkretne jakieś tam projekty, że tam Azja i tak dalej, no ale nigdzie nie było można, więc twierdziłem, że zostawimy to. No a jeśli ktoś chce wspierać, no to może wspierać kanał poprzez podawanie filmów dalej, możecie kupić kurs, możecie książkę kupić, która się pojawi na wiosnę, więc, więc no, to jest forma, którą można kanał wspierać. Za co bardzo dziękuję i, i, i tyle. Nie? A co z tą książką jeszcze widzę jest pytanie? I co z tą polską? Z polską nie wiem, ale jak książka się pisze. Teraz bardzo intensywnie działam w tym kierunku. Ogólnie wydaje w takim modelu, bym powiedział, hybrydowym, nieco z wydawnictwem, z taką firmą, która się zajmuje tą logistyką, bo nie mam tutaj tego know-how, nie? jednak nieco też trochę self-publishingowym, bo jednak samemu pokrywam praktycznie całe koszta wydruku. No, są to spore sumy, także mam nadzieję, że nie zostawicie mnie z kilkoma paletami książek, <laughs> którymi będę musiał palić w piecu i z utopionymi pieniędzmi. Nie, żebym brał was na litość, aczkolwiek w sumie to. Ciekawy, trend marketingu to był marketing na litość. No ale będzie mi mega miło, jeśli komuś z Was taka zjawka rowerowa się podoba. Być może chcecie sobie, albo komuś na prezent prezentować taką książkę, to bardzo zachęcam. Po raz kolejny w opisie jest link. Wejdźcie tam, zapiszcie się do powiadomień, bo to mi daje taką informację, ile osób taką książkę chce kupić, bo jest tam chyba blisko 2000 osób na tę chwilę, wiecie, bo nie chcę za dużo wydrukować. A tak jak się zapisujecie, to ja mniej więcej wiem, czego się mogę spodziewać i jakoś tak za bardzo tego nie, nie przestrzelić. Nie? No, taka logistyka, co nie? Dlaczego nie ruszysz w taką podróż jak cash, faza, bez planu i tym podobne? Boisz się, czy szkoda ci hajsu? W taką podróż... Czyli jaką? Domyślam się, że chodzi o wyjazd poza granice Europy, taki chyba na dłużej. Zaczynając od tego, czy się boję, no to w sumie niezbyt sporo się najeździłem w różnego rodzaju miesięczne, nawet dwumiesięczne wyjazdy, takie podróże po Europie i poza Europę do Azji. Był Irak, Iran, Mongolia, Kirgistan, Tadżykistan i takie tam kraje, więc no, nie jest mi taka długa podróż obca. I raczej się nie ma tutaj czego bać, no chyba że masz na myśli przebywanie w miejscach konfliktów zbrojnych, takie reporterskie, bym powiedział. No to na tę chwilę nie jest to mój klimat. Natomiast jeśli chodzi o hajs, to jeśli ktoś podróżuje z Was, to pewnie się ze mną zgodzicie, że takie podróżowanie przez. 3, 4, 5, kilka miesięcy w ciągu. Jest dużo tańsze, w sensie przebywając w jednym miejscu. Jest dużo, wychodzi dużo taniej niż w tym samym czasie byście chcieli podróżować do sześciu różnych krajów, każdorazowo wracając do Polski, co nie. I wszystko tu się rozbija głównie o te koszta, które są potrzebne gdzieś na dotarcie, a także często te wyjazdy, jeśli są tak organizowane jak moje, dość szybko, często, w sensie na przykład na tydzień przed. No to jednak koszta rezerwacji, wszystkiego rodzaju wynajmów, mieszkań, pobytów i tak dalej, no to jest dużo, dużo droższe niż jakbyście chcieli przebywać w jednym miejscu. Także ten argument z hajsem jest nietrafiony. Choć no nie jestem pewien, co masz tutaj dokładnie na myśli, bo jednak wydaje mi się, że mam trochę inne. Oczekiwania co do podróży niż wymienieni twórcy. Najbliżej jest mi, jeśli chodzi o styl, tak mi się wydaje, styl podróżowania do Dawida Fazowskiego, wydaje mi się, bo też lubię takie ciągłe przemieszczanie się, takie bycie w ruchu, oglądanie nowych miejsc. No, stopem też sporo jeździłem, oczywiście nie tyle co Dawid, jeździłem też z rowerem, ze stopem, też tak można, natomiast rowero stop się to nazywa, natomiast nawet Teraz, jak jazda stopem mnie już tak mniej troszeczkę bawi i wolę na przykład rower, chodzenie po górach albo przemieszczanie się autem, to wciąż wolę to robić tak jak robi to Dawid, na przykład tej swojej serii po Polsce czyli być ciągle w ruchu, aniżeli przebywać gdzieś na przykład jak Bartek w jednym mieście przez miesiąc, dwa, trzy którego podróże w części, nie wszystkie, ale w części są tak naprawdę, wydaje mi się, e, bardziej podobne, mają więcej wspólnego e, z mieszkaniem po prostu za granicą i nagrywaniem w miejscach, w których się mieszka filmów, aniżeli z takim podróżowaniem w ciągu. E, mi bliżej jest w tym sensie bardziej do Dawida i też troszeczkę do Kesha, e, choć pod kątem e, robienia filmów wydaje mi się, że e, chyba do nikogo. No, może troszeczkę do Bartka i do Kesza, bo jednak też lubię zgłębiać, się jakby to powiedzieć, odwiedzane miejsca, czytać o niej, szukać ciekawostek, tak głębiej wchodzić, interesować się. Nie mówię, że Dawid nie, bo Dawid też ostatnio mam wrażenie, że się pod tym kątem bardzo zmienił, ale jednak na tę chwilę bardziej chyba jest bliżej mi do tych dwóch osób. Aktualnie najbardziej jednak lubię przyrodę, ciekawe widoki, aktywne spędzanie czasu, jak właśnie trekking czy podróże rowerowe i raczej żaden z chłopaków nie idzie na tę chwilę w tym kierunku, no ale to by było nudne, nie? Jeśli każdy by tak samo podróżował. No i też nie bez znaczenia jest tutaj fakt, że jeśli jest się z kimś, no to, z kimś kto pracuje na etat, no to jednak Osoba ta jest troszeczkę ograniczona, jeśli chodzi o wyjazdy, no i nie chce się tej osoby opuszczać, jeżdżąc samemu gdzieś na kilka miesięcy, tak jak to robią wymieni chłopakowie. Chłopaki, faceci. No pewnie rozumiecie, o co mi chodzi. No, a jeśli już gdzieś się jedzie, to właśnie na tydzień dwa, tak żeby wracać. No ale jak mówię, może coś się zmieni w bardzo bliskiej przyszłości w tej kwestii. Jeśli miałbyś się retrospektywnie cofnąć do ubiegłych lat, to które decyzje związane z kołem się to czy były najlepszym pod kątem rozwoju kanału i bloga? Fajne pytanie. Podzieliłbym to na chyba takie trzy etapy. Pierwsza decyzja to oczywiście rozpoczęcie pisania bloga w 2011, druga decyzja. To zwolnienie się z etatu zdaje się w 2015 i rozpoczęcie podróży i pisania bloga na pełny etat. Trzecia taka decyzja, najlepsza, to ograniczenie w pisaniu bloga i skupienie się w pełnym zakresie. Bardzo mocno na filmach. Każda z tych decyzji, no może poza założeniem bloga, kosztowała mnie sporo nerwów, ale finalnie patrząc na to, po latach były to zdecydowanie najlepsze decyzje, jakie można było podjąć w kontekście tym, tutaj twórczym, którym się toczy. Oglądam Pana od dawna. Widziałbym Pana w takiej podróży półrocznej w Azji czy w Ameryce Południowej. Jak coś jestem, Karol? Najlepiej jakieś daily vlogi z podróży. Jak Pan to widzi? Chce się Panu jeszcze w ogóle, czy. Tylko pieniądze się liczą. <noise> Już wspomniałem, dlaczego między innymi nie widzę siebie w takiej długiej podróży. A jeśli masz kogoś u swojego boku, kolego, proszę pana, no to pewnie mnie rozumiesz. Zresztą pod kątem materiałów takie długie wyjazdy wcale nie są lepsze niż krótkie, moim zdaniem. Nie masz się kiedy do tych... Treści do tych filmów przygotować, a uwierz mi, to jest naprawdę masa roboty, wyszukiwania, researchu i tak dalej. Nie masz kiedy poszukać ciekawych miejsc, ciekawych kadrów, też kiedy odpocząć, tak naprawdę, cały czas jesteś w podróży. Mój system dla mnie działa lepiej, dla mnie jest ok, mimo iż, tak jak już wspominałem, jest znacznie bardziej kosztowny aniżeli półroczna podróż. Także opijając piłeczkę. Jakby hajs się liczył, to właśnie bym podróżował po Ameryce przez pół roku, a nie odwiedzał w ciągu tego czasu pięć różnych krajów, wracając każde razowo do Polski. A w ogóle tak sobie myślę: Kurczę, mamy 2000, jak się mówi, 2000, 2021 rok, już drugi, przepraszam. A ludzie ciągle mają problem z tym, że ktoś lubi to, co robi, jeszcze na tym zarabia. Ale takie przemyślenia, ile zarabiasz w miesiącu? Na tyle, no. Aby móc stworzyć treści do internetu na pełen etat, nie musieć pracować u kogoś. Jak wyślesz mi na maila swój pasek z wypłaty, to ja ci wyślę mój też i, i tak to rozwiążemy co nie? Pięknie. Co to za kwatera? Widok z okna błędy? To chodzi też o Bieszczady. To była kwatera w Wetlinie, która się nazywa Bez Zasięgu. Nie zachęcała mnie ta nazwa, ale okazało się, że mały zasięg tam nawet był, więc było spoko. Pod filmem z Tatrami, już takim dość odległym, pojawiło się kilka komentarzy. Dlaczego jeździmy bez kasków? Z taką lekką pretensją, że mm, dajemy zły przykład dzieciom, co nie? Mówiąc za siebie, jeżdżę bez kasku, ponieważ mogę. Tyle i aż tyle. Mamy wolność wyboru. Póki co nikt mi nie każe jeździć w kasku, więc. Jeśli uznam to za stosowne, będę się wybierać gdzieś w góry, na MTB, tak jak na przykład byliśmy z statą nad gardą, to te kaski na głowę lądują. W takim jeżdżeniu uważam, że aż tak nie są potrzebne, ale jest to moje zdanie i jednak zachęcam dzieciaki do noszenia kasków, zresztą wszystkich. Na pewno w przypadku drżenia głową kask może pomóc, choć ja tam jestem zwolennikiem szlifowania równie mocno swoich umiejętności upadania. To jest też istotne, albo umiejętności zjazdowych, bo często większość gleb takich samoistnych, nie wynikających z potrącenia, wynika z no, nieumiejętności jazdy po prostu. I to jest naprawdę mega istotne żeby do tego upadku nie dopuścić, no podobnie w kwestii upadania, no nieraz leżałem na rowerze. Być może przez to, że za dziecka bardzo dużo upadałem w różnych, przy różnych sportach. No to jakoś mam to upadanie wyćwiczone i ani raz nawet nie byłem blisko głową asfaltu. Choć oczywiście mam świadomość, że kiedyś może być inaczej i kask mógłby mi się przydać. Niemniej, jak mówiłem wcześniej, wolność wyboru. Nikomu tym nie szkodzę, i to jest chyba najważniejsze, co nie? Nikomu się krzywda nie dzieje, że ja kasku nie noszę. Natomiast e, mówiąc o dawaniu przykładu dzieciom, e, ja nie jestem od dawania przykładu. Bardzo przepraszam, e, wybaczcie, ale od tego powinni być rodzice dziecka. E, jeśli jakiś nieznajomy typ z internetu, w sensie że ja, e, jest w stanie nadwyrężyć autorytet rodziców w tej kwestii i dziecko po zobaczeniu filmu mówi, A, ten pan nie ma kasku, ja też nie będę nosić, no to. Wydaje mi się, że tutaj pretensja do mnie jest troszeczkę nietrafiona, a raczej bym popracował nad swoim autorytetem i nad relacją z dzieckiem, bo to dziwne, nie? żeby po zobaczeniu paru filmów dziecko stwierdziło, że rodzice nie mają racji, a jakiś, jakiś typ w internecie ma rację. Tak sobie myślę. Natomiast jeśli ktoś bardzo by się już uczepił tego, że e, nie daje przykładu w moich filmach, no to może jednak nie do końca tak jest, bo jednak gdzieś tam staram się robić to na innych. Polach, jak chociażby promując jazdę w kolorowych ciuchach, w odblaskach, używanie lusterka, co jest mega istotne i wielokrotnie może pomóc uniknąć wypadku, potrącenia przez samochód, który idzie z nami, który idzie bardzo blisko nieraz. uciekam już na pobocze, widząc, że mam tira za sobą, który naprawdę może mnie musnąć. No, a z takich pozarowerowych, no to na przykład staram się promować sprzątanie po sobie, po innych. Pewnie w wielu filmach to widzicie. Promować aktywne spędzanie czasu, co ma przełożenie na zdrowie. <grymianie> Promowanie ciekawości świata, tolerancji czy wspierania różnych na przykład fundacji charytatywnych, jak ty, TOŚP czy Rock and Roll, kiedy to oddawałem rower na licytację, które to wylicytowaliście za fajne sumy. No, no także tak. <grymianie> Gratulacje, super wynik, Karol. Czy wrócisz kiedyś do pisania bloga? No, faktycznie blog w ostatnich latach bardzo mocno podupadł. Mało się pojawia takich tekstów typowo blogowych, obszernych. Raczej skupiam się na filmach, aczkolwiek od czasu do czasu coś tam mi przyjdzie, chęć napisania jakiś. Najczęściej jest to tekst poradnikowy, który jakby jest uzupełnieniem do filmu. W filmie mamy fajną relację, a na blogu mamy tekst taki, który może pomóc w organizowaniu takiego samego wyjazdu. No to tak piszę, ale faktycznie nie tak dużo jak kiedyś. Dla kogo będzie ta książka, którą piszesz? No, dla osób, które czują gdzieś tam, że rower to jest to, co lubią i być może chcą spróbować wycieczek rowerowych. Jedno, dwudniowych, trzydniowych takich być może z namiotem, jeśli nie, to z kwaterami. Tam to, 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 to będzie taka e, pigułka moi, moich doświadczeń z ostatnich 10 lat. Takie wszystko zgromadzone, co jest potrzebne, z, żeby zacząć od e, organizacji, przez też troszeczkę motywacyjne historie, jeśli ktoś się boi, takie troszeczkę burzenie stereotypów, takie. E, Motywowanie was, tam taka mała część będzie, będą, będzie dużo, bardzo dużo porad, i osobna część tej książki, która będzie zajmowała ponad połowę tej książki, to będzie właśnie coś 20, 20, a 30 tras rowerowych, takich opracowanych z śladami GPS. Właśnie to jest pan następne pytanie: czy jest szansa na GPS z podróży, czy coś? Tam będą GPS, I po prostu zeskanujecie sobie kod QR i od razu na telefonie macie trasę i jedziecie. Zamiast jest taki, żebyście jak najmniej spędzali Czasu przy e, planowaniu. Nie? To ma Wam ułatwić życie. Bierzecie sprawdzoną trasę, która Was nie wpuści w malinę, a która Was przeprowadzi przez naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, najciekawsze miejsca w okolicy. Myślę, że to jest duża wartość, naprawdę. E, jakim cudem się Ciebie widuje tak często na siłowni w Warszawie? <grytanie> no jak widać, ja na siłowni nie chodzę, ale faktycznie na siłowni bywam w postaci filmów. E, w, we wszystkich, w wielu siłowniach w Polsce. Chyba na dwóch, czy tam trzech tysiącach ekranów są moje filmy. Tak samo w warszawskich autobusach. Czasem tam się pojawiają takie trzy minutówki. Piszecie mi bardzo często na Instagramie, wysyłacie zdjęcia. Bardzo dziękuję. Możecie dalej. Cieszę się, że Wam się to podoba. Czy planujesz przejechać szlak Green Velo i nagrać filmy z podróży? Szlak Greenwallow w jednym odstrzału nie planuję, bo po co sobie taką przyjemność od razu w sensie wolę sobie dawkować. O, więc ja już Greenwallow jechałem w kilku miejscach i pewnie jeszcze w kilku innych będę ją przejeżdżał, aczkolwiek jest dużo fajniejszych Teraz w Polsce, z całym szacunkiem do Greenwallow, no to, to tam dużo poszło pieniędzy na marne. Mam takie wrażenie, i na promocję czegoś, co nie jest. Gotowe, więc, więc jest dużo fajniejszych szlaków w Polsce, i, i bez obaw nie będę wam w książce wypisywał 10 kawałków Green Velo. Właściwie to będzie chyba tylko jeden, może dwa takie fragmenty, które są fajne widokowo na pewno, co nie? Czy czasami organizujesz tripy tylko dla siebie i zapominasz o YouTube? Oglądając Twoje produkcje mam wrażenie, że bardzo duży procent czasu podczas Twoich wypraw poświęcasz na tworzenie materiałów. Zastanawia mnie, czy da się wtedy jeszcze w pełni zrelaksować? Faktycznie bardzo dużo schodzi na filmowanie, mnóstwo czasu. Właściwie ja cały czas jestem głową w filmie. Nie? Czy to podczas nagrywania kwestii mówionych, czy podczas wyszukiwania kadrów. To znaczy, ja to lubię. Nie? Więc to jest taki zmysł fotografa, filmowca, który cały czas analizuje wszystkie górki, pagórki, drzewa, ujęcia, cienie. To jest, taki, taki, to jest cały czas takie wyszukiwanie, ale mi się to podoba, bo ja, to, ja dzięki temu fajniej, pełniej, wydaje mi się, doświadczam dane miejsce i też chyba przez to wydaje mi się, odpoczywam. Jestem przez to bardzo zrelaksowany. Relaksuje mnie. nagrywanie, szukanie tych ujęć, więc myślę, że to idzie w parze. Aczkolwiek, nie ukrywam, że mam gdzieś tam taką potrzebę pojechania gdzieś na taki Wyjazdowy urlop bez aparatu, zobaczę jak to się sprawdzi. Nie wiem kiedy to się jeszcze wydarzy, ale pewnie się wydarzy. Czy masz w planach jakieś spotkania lub krótkie wypady rowerowe z Twoimi subskrybentami? Na razie takich planów nie mam. Nie mam czasu na to, bo to naprawdę by była praca na pół etatu, żeby to zorganizować. no Myślałem o tym, aczkolwiek na razie logistycznie mnie to przeraża. Może kiedyś. Gdzie widzisz siebie za 10 lat? Serio pytam. <grywa> To myślałem, się, że pytasz o kwestie zawodowo-podróżniczo-vlogowo-te twórcze, tak? Nie, o tam życie prywatne. Nie wiem, gdzie widzę siebie? Za rok, powiem szczerze, a ty mnie pytasz o za 10 lat. Ja planuję sobie rok do przodu. W tym roku robię książkę. Planuję podróże, nagrywam filmy, staram się szukać w nich nowych przyjemności i form wyrazu, jak chociażby z tą serią Poczuj, która mi da naprawdę takiego fajnego oddechu, że o, mogę sobie jechać gdzieś i na przykład nie gadać do kamery. Nie no wiadomo, wiecie, jak jest musi być różnorodność, żeby coś cały czas się sprawiało przyjemność, jakoś tak nakręcało. A co za 10 lat, no na pewno chciałbym robić coś, co sprawia mi przyjemność bo to jest chyba najważniejsze. Jeśli będzie to rzeźbienie w drewnie, no to sobie otworzę pracownię i może nie wiem, będę robił jakieś warsztaty dla dzieci czy dla kogoś. Jeśli będzie przyjemność sprawiała mi rozwiązanie krzyżówek, no to będę sobie rozwiązał krzyżówki, chociaż to chyba ciężko połączyć jest z zarabianiem pieniędzy i z, tak, z takim życiem zawodowym. A jeśli będzie mnie dalej kręcił, będzie mi sprawiała przyjemność podróżowanie połączone z nagrywaniem filmów, fotografowaniem, pisaniem i tworzeniem ogólnie treści do internetu, no to będę to robił właśnie cały czas, co robię teraz. Nie widzę nic z tym złego, a nawet byłoby super. Możecie mi tego życzyć, żeby mi się to nie znudziło za 10 lat, żeby dalej było to e, na tym poziomie, na którym jest, żeby no, sprawiało mi to ogólnie przyjemność, co nie? Hej, Karol, można wiedzieć, w jakim programie edytujesz swoje filmy. Byłbym wdzięczny, gdybyś powiedział także, czy będzie jeszcze kupienia Twój kurs. E, filmy w Adobe Premiere Pro e, są zniżki całkiem fajne dla kursantów, e, a kurs będzie, e, będzie otwarcie kursu na e, wiosnę, prawdopodobnie. Będzie takie okienko sprzedażowe, krótkie, więc jeśli nie chcecie, a i w tym okienku będzie można małą zniżkę otrzymać, ponieważ później cena kursu wzrośnie do góry po tym okienku przy następnym, więc jeśli nie chcecie przeoczyć tego, to również w opisie jest taki link, tam możecie podać swojego maila, a ja Was poinformuję, jeśli już kurs będzie otwarty. Będzie więcej trekkingów, czy jednak wyjazdy rowerowe nadal będą dominowały. Będzie wszystko po trochu, nie? tak jak z mówiłem, że musi mi to sprawić przyjemność, no, a w sumie dajcie znać, co wolicie, Czy takie filmy rowerowe, filmy trekkingowe, albo być może takie łączone, jedno i drugie, albo w ogóle nic nie lubicie. Dajcie znać, jestem bardzo ciekaw. W kwestii madery i też nie tylko, czy nie bałeś się o drona nad klifami? No, bałem się, i tutaj też wchodzi drugie pytanie, jaki jest plan na FPV za poległą sztukę? No, rozbijałem tego drona właśnie nad tymi klifami, które teraz widzicie. No niestety byliśmy tam 3-4 razy z mamą, szukaliśmy tego drona, no nie udało się znaleźć. Dron już jest nowy w produkcji. No niestety dużo mnie to będzie kosztowało, ponad 5 koła razem z kamerą. No ale stwierdziłem, że skoro już tyle, się, tyle zainwestowałem energii w uczenie latania się, bo naprawdę ogarniam to latanie, już wydaje mi się całkiem nieźle. I tyle już zainwestowałem w to czasu, też pieniędzy, szkoda by to było porzucić. No, a dron jakby rozwaliłem, nie zahaczając o klif, tylko po prostu zerwał mi się sygnał za jakąś górką, nie miałem z nim wizji i dron poleciał i tyle z niego było. Jakich dronów używasz, używałeś do tej pory, jakie polecasz? No ja ogólnie polecam drony DJI, nie miałem z innymi styczności, poza tym FPV, który jest składakiem, więc no, polecam jakikolwiek z tych dronów, no, jaki, w jakim budżecie Wam odpowiada, bo są jakby różne zakresy cenowe, co nie? Wszystkie są, wydaje mi się, najlepsze w swojej klasie, nic konkretnego tutaj nie polecę że tak zapytam, jak legalnie polatać w strefie Trap? Słuchajcie, to jest pytanie do Bieszczad. Latałem w Parku Narodowym Bieszczadzkim. Trzeba mieć pozwolenie na takie latania. Takie pozwolenie dostałem. Nie jest łatwo, od razu Wam mówię, że raczej tak... Pisząc maila, nie macie szans dostać raczej. Wszystkie zapytania są odrzucane. Ja tam współpracowałem z organizacją turystyczną podkarpacką, więc było mi troszeczkę łatwiej dzięki kontaktom takie pozwolenie załatwić. Cieszę się, że wam się film zbieszczad właśnie dzięki temu głównie bardzo, bardzo mocno podobał. A jak wygląda sprawa z autofilmowaniem siebie? Trzeba się chyba zdrowo nachodzić. Filmujesz ze statywu. W takim razie. Chyba trzeba go cały czas w rękach nosić w górach. No tak, no tak to wygląda. Eee, przez chwilę chodziłem tak, że zdejmowałem statyw, zakładam aparat, stawiałem, zrobiłem to przejście, żeby to jakoś wyglądało, ale potem stwierdziłem, że to jest bez sensu, więc mam aparat cały czas na statywie. Już nie zabierałem kików, ani na Madera, ani w bieszczady, po prostu z tym statywem szedłem jak taki gandal, nie? <laughs> I się podpierałem zamiast kijków. No to, to jest minus, bo wolę jednak schodzić z kijkami, co nie? No ale takie, takie uroki. Przynajmniej fajne kadry są dzięki temu. Czy możesz doradzić, pokazać, w co się wyposażyć na rower z namiotem? Co jest przereklamowane, a co must have? Nie, słuchaj, tak mnie troszeczkę przytkało, bo to jest naprawdę, byśmy się musieli dogadać na bardzo długie posiedzenie. Troszkę jest tekstów takich poradnikowych na blogu, troszkę znajdziesz filmów, taka praktyczna pogadanka. Była taka seria, tam tak sobie gadałem właśnie o takich kwestiach, praktycznych, podróżniczych, ale to naprawdę bym musiał się rozgadać bardzo, bardzo obszernie i nie ma na to tutaj miejsca. I nie mówię tylko dlatego o tym, żebyś kupił bądź kupiła książkę, bo tam to będzie bardzo mocno rozszerzone, co nie? No po prostu nie ma na to tutaj miejsca, ale do książki i tak zachęcam. A co do sakw jeszcze? Tego Wam nie mówię. W sumie nie wiem, czy mogę, ale ja zawsze z sakwami na polskim rynku miałem taki problem, że zawsze w jakichś sakwach coś mi tam nie grało i w końcu na bazie takich swoich doświadczeń i swojego marudzenia co do różnych rozwiązań w różnych sakwach muszę Wam powiedzieć, że będę miał swoje sakwy przy współpracy z jedną bardzo dużą, popularną firmą. Zrobimy takie sakwy, jakie wymyśliłem i mega są otwarci na to i i już projekty trwają, robimy różne rozwiązania. Tam mówię, mmm, to nie, to tak, to, to I naprawdę myślę, że wyjdzie z tego coś fajnego i myślę, że już na wiosnę do książki też te sakwy będą. Ale to wam jeszcze będę mówił później, co i tak, co i jak. O. <grych> kiedy ślub i dzieci? Będziesz wtedy dalej vlogował? E, Michał, słuchaj, kiedy będą Szwedy? Słuchaj, w swoim czasie wszystko. Czy będę vlogował? No myślę, że ludzie, którzy mają ślub, i dzieci podróżują tak samo jak ludzie, którzy nie mają ślubu i dzieci, co nie? Taka jedna kwestia tylko co do pytania kogoś, kiedy dzieci. Ja myślę, że nie chciałeś tutaj być niemiły, nie? I też nie mówię, że dotyczy się mnie, nas, ale, ale weźcie, uważajcie z pytaniem ludzi o dzieci, bo to jest takie dość delikatne, co nie? Ktoś może bardzo chcieć mieć dziecko. Może próbować od lat, mogł, mógł stracić dziecko. Może mieć problemy różnego rodzaju. A takim pytaniem wrzucę cię taką bombę, która otwiera w głowie naprawdę masę różnych niemiłych wspomnień, sytuacji. Wy chcecie tylko zapytać, a ktoś będzie miał doła przez najbliższe trzy tygodnie, nie? Więc z tym bym tak uważał. Jakie plan na zimę? Kiedy wywolisz, wrócisz w Bieszczady? No, plany na zimę są takie, że piszę książkę. Ale jest spora szansa, że walcimy z Martą już w styczniu za niedługo w bardzo fajne miejsce na nawet chyba niecały miesiąc. Także będzie co oglądać. Jak coś zapraszam w stories na razie, a filmy pewnie będą dopiero od lutego. Także teraz mała przerwa będzie na kanale, ale w stories będzie się działo na stop, także Instagram kołem się toczy. Bardzo, bardzo zachęcam, bo według cyferek nie ma Was tam jeszcze zbyt dużo. Skoro mowa o Q&A, a tu pytania wykopu pozdrawiam wszystkie osoby zwykłą, bo też Was tutaj sporo jest. Mam pytanie do filmu. W większości Twoich materiałów jest bardzo mało ludzi w okolicy. Zastanawiam się, z czego to wynika. Są to miejsca rzadko odwiedzane. Czy może jedziesz tam w takim okresie, że nie ma zbyt wielu ludzi, czy też może czekasz z nagrania fragmentu materiału, aż się wyludni? No, odpowiedziałeś na sam sobie, bo to naprawdę są wszystkie te kwestie. Czasem czekam, jak widzę, że ktoś idzie, no to czekam, aż przejdzie, żeby człowiek się mógł skupić na. Bardziej na widoku. E, aczkolwiek czasem też ludzi nagrywam, no i staram się chodzić w takie miejsca, gdzie ludzi nie ma, albo o takich porach, gdzie nie ma. W biszczadach bardzo dużo nagrywałem e, e, w takich godzinach, kiedy ludzie już na szlak nie, e, ze szlaku zeszli, albo jeszcze nie weszli. E, no i robię to właśnie pod ujęcia, żeby te łęcia były ładne, nie? Gratulacje. Mam pytanie, go, którą atrakcję najbardziej lubi się polecasz na Śląsku? Pozdrawiamy. Chyba Jurek Krakowsko-Constowską. Chociaż to nie jest Śląsk stricte. Ktoś by się czepił, bo może chodzić o. O, Śląsk, Śląsk. No ale dobra, nie, nieważne. No województwie śląskim lubię, lubię e, Jurę, a na Śląsku lubię Nikiszowiec w Katowicach, naprawdę spoko. W ogóle, jakieś duże plany podróżnicze na 2002 rok? Nie wiem, co to są duże plany. I tak jak mówiłem, ja nie planyję bardzo do przodu, teraz się skupiam w tej książce i na tym jednym wyjeździe, a na wiosnę oczywiście polecimy z rowerami. A, i mamy w planie zrobić jeden taki naprawdę fajny treknik, który już planuję od dwóch lat. A to może zapowiem, za chwileczkę. A czy po poprzednim pobycie na Ładerze, gdzie przechorowałeś C19, to masz status zdrowieńca, czy musiałeś się testować? Nie musiałem, bo wtedy już byłem zaszczepiony, choć teraz z tego co wiem, no mimo bycia zaszczepionym już się trzeba testować. Z jakiego miasta na Ładerze najlepiej robić wypady? Funszal. No, tak mi się wydaje, jest tam wszystko, czego trzeba, i wszędzie, z każdej strony, jakaś droga szybkiego ruchu. A cóż to za urządzenie do znikania komarów? A to ostatni film Taki, taka paczka, która razi prądem komary, one wybuchają. W sumie przykre, ale śmieszne. Jestem oczarowana, genialne. Czy gdzieś są opisane trasy, które zdeptałeś? Czy trzeba mieć dobrą kondycję, przygotować się do takiego trekkingu? To też chodzi o Maderę. No, kondycje przy niektórych minimalną wypadałoby mieć, tak żeby dać radę cały dzień chodzić na przykład nie? i troszeczkę pod górę. Dlaczego płyną mi łzy, jak oglądam ten film? <grym> Przepraszam, nie chciałem. <grym> a czemu, to nie wiem. Pytanie do Q&A. W jaki sposób uzyskuje się pozwolenie autora muzyki na wykorzystanie go utworu w podkładzie? Napisałem do autorów, piszę do autorów, czy mogę, a oni piszą, że, odpisują, że mogę, więc, więc używam i oznaczam ich w opisie. Jak ci się latało dronem na Pico Ariero? Przed moim pobytem na maderze wiele osób mi odradzało latanie w tym miejscu, podobno drony traciły zasięg, spadały i tym podobne. To tylko legendy czy napotkałeś tam jakieś problemy. Jak dla mnie legendy latałem tam chyba w sumie 8 razy. FPV też tam latałem dwa razy żadnych takich problemów nie było. Czy na maderze jest problem z porozumiewaniem się po angielsku i warto znać trochę portugalski? Nie ma problemu po angielsku w ogóle. Absolutnie żadnego. Pytania z Instagrama, teraz całkiem sporo, też bardzo fajnych pytań. Dziękuję mega za te pytania. Czym się kierujesz przy wyborze tematu do filmu? Bierzesz pod uwagę swoją grupę docelową? Wydaje mi się, że to działa w drugą stronę, jednak, i to wy wybieracie kanały znaczy wy, no ja też, nie? jak oglądam innych twórców, wybiera się kanały, jakie się ogląda na podstawie tego, co dany twórca pokazuje, co są reprezentuje. Ja się tutaj kieruję tym, co mnie ciekawi przy tworzeniu, co nie? I jakoś tak jest, że no, gromadzą wokół siebie osoby o podobnych zainteresowaniach, o podobnym postrzeganiu świata, być może poglądach. Myślę, że tylko tak jest to w stanie funkcjonować na dłuższą metę, bo kiedy autor zaczyna tworzyć pod... Od twórców zaczyna się naginać, robić coś wbrew sobie. No to myślę, że jest bardzo blisko takiego kryzysu twórczego, który może się źle skończyć ogólnie dla kanału. Czy myślałeś, aby przeprowadzić się w jakieś ciekawsze miejsce? Raczej nie. Ja lubię Polskę ogólnie, choć niestety jakiegoś czasu, jakby to powiedzieć, uwiera mnie aktualna sytuacja polityczno-ekonomiczna i na tę chwilę to mógłby być jedyny powód, dla którego Bym pod uwagę wziął wyjazd z tego pięknego kraju, ale bardzo bym tego nie chciał, no bo jednak Polska jest super i nie wyobrażam sobie mieszkać gdzieś, gdzie nie jestem po prostu u siebie, co nie? No bo wszędzie jest fajnie, ale jednak u siebie najlepiej. Tak smutno się zrobiło. O czym dokładnie zajmowałem się po ukończeniu studiów? Ja skończyłem mechanikę budowlową maszyn, a zajmowałem się kontrolą jakości i takim drobnym projektowaniem w zakładzie, który Budował takie duże linie do gięcia blach na zimno. Nie, nie było to gięcie blach na zimno, ale tworzenie linii, które gną i, tych, i sprzedawanie tych linii po Pol w Polskę i w Europę. Dość ciekawa robota, naprawdę bardzo ciekawa, tylko szef i kierownik byli, byli takimi dość bucami, żeby nie powiedzieć mocniej, i to im w dużej mierze zawdzięczam i wy też w sumie, że ten kanał działa. I że no, zwolniłem się w odpowiednim momencie i to do dość szybko. <grych> Ile krajów odwiedziłeś? No nie wiem, dawno nie liczyłem My się, że jakieś 60 sztuk, tak na oko. Planujesz zupełnie nowe kierunki? Czy dla mnie, czy ogólnie nowe dla ludzkości? <grych> Oczywiście dla siebie jak najbardziej planuję nowe, bo wolę zdecydowanie bardziej oglądać coś nowego niż wracać w to samo miejsce. Zawsze podziwiam ludzi, którzy są w stanie jeździć przez 20 lat w to samo miejsce. Gdzieś nie ma tyle ciekawych, nowych miejsc do zaoferowania. Gdzie następna podróż? Planujemy, tak jak już mówiłem, na wspomniany styczeń i luty polecieć, no dobra, do Meksyku. Miałaby się Tajlandia, ale się skomplikowało się zrobiła kwarantanna, 14 chyba dni. W Meksyku na razie jest spoko, zobaczymy czy się uda. Jeszcze biletów nie mamy, no ale podglądajcie Instagram Stories, oczywiście będzie informowane. Nauczyłeś się montować filmy sam, czy dzięki kursowi. Ja się uczyłem mm, sam, no, bo kiedy się zaczynałem uczyć, trochę żadnych kursów, nawet zagranicznych nie było, także wszystko za, zawdzięczam metodzie prób i błędów. E, no później jak już kupiłem sobie kilka kursów, ale już na tyle ogarniałem, że nic się e, bardzo mało się nauczyłem, troszeczkę się nawet rozczarowałem. E, no Nieskromnie mówiąc, mój kurs jest obszerniejszy i bardziej kompleksowy, jak coś polecam. E, czy masz w planie jechać na Lofoty? No, jasna sprawa, kiedyś na pewno tam jest przepięknie. Czy ciągnęło mnie do kolarstwa górskiego? Nigdy, szczerze mówiąc. E, często jeżdżę na wyjazdach po takich odcinkach górskich, kamiennych, jakichś korzeniach, tym to podobne. No, ale nie jest to coś, co szczególnie robię, Lubię, no musiałbym kask założyć wtedy na stałe, nie, ale nie, nie, to jest przyczyną. Nie przepadam, ponieważ y, jednak wolę jad jadąc się rozglądać po okolicy i podziwiać widoki, a nie y, patrzeć pod koła, żeby się nie wywalić. To nie jest dla mnie przyjemność żadna. Jak Marta znosi pracę na etacie przy podróżniku mającym pracę marzeń? To pytanie zakłada chyba błędną tezę, że praca na etacie w wyłączonym zawodzie nie może być pracą marzeń. Tak założone zostało w tym pytaniu. Marta lubi swoją pracę i nie ma z tym problemu, a jeśli jej się kiedyś znudzi, i mi się w tym samym czasie nie znudzą podróże, no to jest szansa, że będziemy jeździć dużo więcej. Także choć Marta w sumie wprowadza swoje życie, nie chcę mówić o dużo, ale pewne zmiany, dzięki którym być może będzie mogła jeździć w przyszłości znacznie więcej. No ale to kwestia, wiadomo, chęci i dopasowania. Nie mamy z tym żadnego problemu, tak mi się wydaje. W ilu językach potrafię mówić? No, po angielsku potrafię godać po Śląsku umia, kaleczę trochę po rosyjsku i sporo rozumiem. W tym języku, no ale, no tak troszeczkę już, już zapomniałem, bo w tamtym nie miałem okazji używać. No i niestety to wszystko. Czy myślałeś o prowadzeniu podcastu? Tak, nawet prowadziłem, zanim to było modne. Nagrywałem podcast w 2015 roku. Nagrałem chyba 8, może 10 odcinków, jednak stwierdziłem, że to nie jest to. No i potem poszedłem już mocniej w filmy i ten podcast zarzuciłem. Spróbowałem po prostu, nie spodobało mi się aż tak. Moje podróżnicze marzenie to... Wiesz co, nie mam takiego, bo marzenie wydaje mi się z definicji być czymś, do czego się dąży nie zawsze do tego dochodząc. Jest takim bezpiecznym określeniem, że na wypadek jakby się nie udało, no to słuchajcie, to było marzenie, nie? No to nie szkodzi. Ja to wolę nazywać po prostu planami i pomysłami, które realizuję na bieżąco. No mam taki jeden trekkingowy właśnie wypad na ten rok. Z Martą pojedziemy do Hiszpanii, o, o którym przed chwilą wspominałem i to jest takie moje marzenie od kilku lat na tę chwilę, które aktualnie jest planem w fazie bliskiej już realizacji, ale nie będę zapraszał jak się uda, no to na bank zobaczycie film, a nawet filmy stamtąd. Najniższa temperatura w jakiej spałeś My dalej wspominamy Sylwester w Letlinie. E, faktycznie, byliśmy z Martą na autostopowym Sylwestrze w Letlinie kilka dobrych lat temu i faktycznie była to, no chyba i dalej wciąż jest jednym z najzimniejszych noclegów, najniższych temperatur, bo na zewnątrz było ponad minus 30, e, a my spaliśmy w takich starych drewnianych domkach, w których padło grzbanie, więc no też nie było w środku ciepło. E, kiedy ta książka o trasach rowerowych? No, życzyłbym sobie w maju, ale najpóźniej będzie to czerwiec. Przypominam o linku, żeby się zapisać. Kliknijcie tam, będzie mi miło bardzo. Co lubię podróżując samotnie, a co z drugą osobą? Samotnie lubię to, że mam czas na przemyślenia, ale także czas na na przykład nagrywanie wszystkiego, co chcę i tak długo jak tylko chcę, aż wieszcie mi do przesady czasem. Wiecie, jak to jest? Siadam sobie przy kwiatku, 30 minut nagrywam ten kwiatek bo wiem, że nikt na mnie w tym czasie nie czeka i, czas i jestem tak w stanie wpaść w taki flow się zapomnieć, aż mnie skurcze złapią i tak dalej. <laughs> I to jest spoko, to lubię w samotnym podróżowaniu, natomiast zdecydowanie bardziej wolę podróżę z drugą osobą, bo jest z kim pogadać, się z kim podzielić wrażeniami, spostrzeżeniami i tak dalej. No, no są lepsze moim zdaniem. Chcielibyście kiedyś spróbować podróży wanym albo kamperem? No pewnie. Czemu nie? Ja tam się nie zamykam na, na, na nic. Na pewno kiedyś się to stanie. być może jak mi wysiądą kolana od roweru i odchodzenia po górach, choć na te chwilę, chociaż boli mnie stopa już w dni kule, jak, jak dziad. Na tę chwilę, no nie wiem, jaka jest w sumie nawet różnica między vanem a camperem. Czy masz czasem dojść vlogowania i podróżowania? Podróżowania nie mam, vlogowania czasem mi się zdarza, dlatego też ta seria poczuj, żebym troszeczkę oddechu. Zwłaszcza jak mam dość tego vlogowania, jak coś nie idzie po mojej myśli, nie mogę czegoś nagrać, powiedzieć, albo się stresuję, bo wokoło są ludzie i się patrzą. Takie sytuacje, mimo że robię to tyle lat, dalej mnie na maksa blokują i nie jestem w stanie nagrywać. Albo na przykład, kiedy nie mam pomysłu, jak coś zmontować, no to też się troszeczkę frustruję i no, mam wtedy dość vlogowania. Ale na szczęście, tak jak mówię wcześniej, daję sobie trochę czasu, szybko mija i lecę dalej z koksem. Czysta tułetka ze 100 tysięcy subów też zgubisz tak jak drona. w <noise> Walsie. <głos> nie planuję. Mam nadzieję przynajmniej. Fajna jest. Nic to, dzięki pięknie za uwagę. Trochę się tych pytań zbierało, Mam nadzieję, że nie pozasypialiście. No. Co Wam tu życzyć? Wszystkiego co najlepsze, w nowym roku. Dużo podróży, dużo miłości, dużo spokoju. Bo ogólnie, żeby było fajnie, żeby nie było na co narzekać. Tyle. Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.